Ojcze, w imieniu Pana Jezusa, to jest taki dobry moment, dobry czas, za który chcemy Ci podziękować. Modląc się do Ciebie, prosząc Cię jednocześnie, abyś nam błogosławił, uzdolnił nas do słuchania, do rozważania, dał mądrość, poznanie, dał Ducha Świętego w obfitości, bez miary dzisiaj na nasze serca, do naszych umysłów, do naszych wnętrz, aby Słowo Twoje z całą śmiałością i z całą odwagą mogło wkraczać do naszego wnętrza i przemieniać nasze życie na obraz Twój. Panie, chcemy z kolejnym rokiem, z kolejnymi dniami postępować w wierze naprzód. Niech to dzisiejsze zwiastowanie jest ku temu jeszcze, jest pomocne ku temu, abyśmy właśnie postępowali dalej. Aby nasza wiara się wzmacniała, nasza stanowczość pogłębiała, nasze chrześcijaństwo, aby było wyraźniejsze. Panie, o to Cię prosimy. A ponad wszystko niech imię Twoje, imię Jezusa będzie uwielbione. Amen. Chwała niech będzie Panu Jezusowi Chrystusowi. Cieszę się, że mogę dzisiaj zwiastować Boże Słowo w tej niedzieli, w nowym roku, 2020. Jakieś lata temu filmy z kategorii science fiction, chociaż ja ich nie oglądam, ale wtedy jeszcze będąc w świecie różne rzeczy się oglądało. Mówiły o tych latach, w których żyjemy, podając lata 2020 czy nawet 2019, 2018 jako daleka przyszłość, niedościgniona, czy nie przyszłość, do której nie wiadomo, czy dojdziemy. Oto dzisiaj 2020 rok, lata lecą, a Pan ciągle podtrzymuje nas, ciągle zachowuje nas w tym szalonym świecie, w którym przyszło nam funkcjonować. Kochani, zmagałem się jeszcze przed tym momentem, kiedy miałem wyjść tutaj za kazalnicę, ponieważ myślałem i byłem pewien i raczej byłem przygotowany ku temu, aby kontynuować Ewangelię Jana. Dalej jesteśmy w pierwszym rozdziale i chciałem dzisiaj mówić o pierwszym spotkaniu z Panem Jezusem, o pierwszych uczniach, którzy odeszli, w zasadzie odchodzili sukcesywnie od Jana Chrzciciela, a przyłączali się do Pana Jezusa. Ale nie mogłem gdzieś tam powstrzymać takiego przemożnego wezwania do tego, aby zmienić nieco taktykę na dzisiaj i zwiastować inne słowo. Więc pozwolę sobie zmienić treść dzisiejszego kazania, a nasze rozważanie pozostawię na następne kazanie, czyli gdzieś w następny czwartek, czy w któryś czwartek, który będzie mi dany. Niemniej jednak dzisiaj chciałbym skupić się na innym temacie. Czuję, że jest to słowo do nas i słowo, które powinniśmy usłyszeć. Pozwolę sobie już was przenieść do Dziejów Apostolskich, 17 rozdziału. 17 rozdział. I tu bardzo znamienny fragment. Fragment, który bardzo, myślę, że dobrze znamy. To jest sytuacja, w której apostoł Paweł staje w końcu na ateńskim rynku, później przeniesiony na bardzo znane miejsce w Atenach, aby tam tłumaczyć się ze swoich poglądów albo ze swojego zwiastowania. Ale chciałbym rozpocząć ten tekst od 10 wiersza, który zatytułowany jest w ten sposób: Wydarzenia w Berei. Dlatego, że uważam, że to, co działo się w Berei i jaką naturą, jakim charakterem odznaczali się Żydzi, którzy tam mieszkali, jest dla nas, chrześcijan 2020 roku, ale nie tylko. Myślę, że w tym okresie bardzo dużym wzorem do naśladowania. Będę chciał o pewnych rzeczach powiedzieć w kontekście tego, ale spróbujemy przemknąć przez cały ten tekst aż do w zasadzie końca 17 rozdziału. Jeszcze tej samej nocy bracia wyprawili Pawła i Sylasa do Berei. Ci natomiast, gdy tam przybyli, zaczęli uczęszczać do synagogi. Żydzi, którzy się tam gromadzili, byli szlachetniejsi od tych w Tesalonikach. Przyjęli oni słowo z całą otwartością i codziennie badali pisma, sprawdzając, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają. Wielu zatem prawdziwie uwierzyło, w tym też niemało wybitnych Greczynek oraz mężczyzn.
A gdy Żydzi z Tesalonik dowiedzieli się, że Paweł głosi Słowo Boże również w Berei, udali się tam, podburzając przeciw nim całe tłumy. Wtedy bracia natychmiast wyprawili Pawła nad morze, a Sylas i Tymoteusz pozostali na miejscu. Ci z kolei, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten. Tam odebrali od niego polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej do niego przyszli i wyruszyli w powrotną drogę. Paweł zatem pozostał w Atenach, zgodnie z ustaleniami czekał na Sylasa i Tymoteusza. Widok miasta pogrążonego w bałwochwalstwie wprawił go w stan duchowego wzburzenia. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami, dyskutował z innymi pobożnymi osobami i codziennie na rynku rozmawiał z tymi, którzy się tam akurat znaleźli. W czasie tych rozmów ścierali się z nim niektórzy filozofowie, epikurejscy i stoiccy. Jedni mówili, cóż to chce nam powiedzieć ta papuga? Drudzy zaś, zdaje się, że głosi obce bóstwa. Głosił im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Wzięli go więc i zaprowadzili na Areopag. A tam zapytali, czy możesz nam wyjaśnić, cóż to za nową naukę głosisz? Wkładasz nam do uszu jakieś nowe poglądy. Chcielibyśmy wiedzieć, o co właściwie chodzi, bo sami Ateńczycy, podobnie jak mieszkający tam cudzoziemcy, niczemu innemu nie poświęcali tyle czasu, co opowiadaniu lub słuchaniu najświeższych nowin. Paweł stanął więc na środku Areopagu i powiedział: Ateńczycy, widzę, że w swej religijności jesteście bardzo przezorni. Przechodząc bowiem i przyglądając się waszym świętościom, znalazłem również ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. To zatem, co wy czcicie, a czego nie znacie, ja wam głoszę. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami. Nie służy mu się też za pomocą rąk, jak gdyby czegoś potrzebował. Przeciwnie, to właśnie On daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. Z jednego też wyprowadził każdy naród ludzki, by zamieszkiwał oblicze całej ziemi, a wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania, aby szukały Boga, czego może nie wyczują albo nie odnajdą, chociaż nie jest On daleki od nikogo z nas. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów wyrazili, bo z Jego rodu jesteśmy. Jako pochodzący z rodu Bożego nie powinniśmy zatem sądzić, że boski byt przypomina złoto, srebro, kamień, wytwór sztuki lub myśli ludzkiej. Pominąwszy więc czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali. Ponieważ wyznaczył też dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat, sędzią będzie człowiek, którego On ustanowił, a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził go z martwych. Kiedy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni zaczęli szydzić, a drudzy powiedzieli, o tym nam opowiesz przy innej okazji. W ten sposób Paweł opuścił ich grono. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich był Dionizy, Areopagita oraz kobieta imieniem Damaris. Kochani, kiedy zagłębiałem się w tym tekście, sytuacji, okoliczności, które są naprawdę wyjątkowe w służbie apostoła Pawła, przypomniała mi się pewna historia, pewne świadectwo, a w zasadzie pewna rozmowa z jedną z takich moich bliskich znajomych, która mieszka w Niemczech na stałe i kiedyś razem z grupą młodzieży przejechała do Ustronia, aby prowadzić tutaj działania misyjne tam w Ustroniu. Razem wspólnie nasza młodzieżówka z ich młodzieżową grupą prowadziliśmy pewne działania na mieście ewangelizacyjne. I któregoś dnia podczas jakiejś rozmowy opisywała mi wydarzenia, które czasami mają miejsce w Niemczech, na takich dużych rynkach albo w jakichś miejscach publicznych. I opowiadała mi o jednym z nich. Mówi, wyobraź sobie, Damian, taką sytuację, że na jednym z rynków jednego z miast miała miejsce taka oto sytuacja, że postawiono kilka straganów, kilka takich budek jakby na rynku. To nie miało nic wspólnego ze świętami albo z czymkolwiek tego charakteru, ale postawiono pewne budki i zainstalowali się w tych budkach przedstawiciele różnych religii.
W jednej budce zainstalowali się przedstawiciele buddyzmu. Zaraz obok postawili swoje stoisko jacyś świadkowie Jehowy na przykład, mówi. Później jeszcze inni, jeszcze inni. Jeszcze inni byli też muzułmanie ze swoim stanowiskiem. Ja nie wiem, co to był za dzień, czy otwartości religijnej, czy jakkolwiek. Niemniej jednak byli też i chrześcijanie, ewangeliczni chrześcijanie. I przechodziło tamtędy mnóstwo ludzi. I zadaje mi pytanie, jak myślisz, przy którym stanowisku było najwięcej ludzi zainteresowanych? Bo ci, którzy tam stali przy tych budkach, czy przy tych straganach, robili naprawdę wiele, wiele rzeczy, aby zainteresować przechodzących tam ludzi, aby przykuć ich uwagę i w jakiś sposób zwabić ich do jeszcze głębszej rozmowy, czy do zainteresowania się tym, co mieli do zaoferowania. Jak myślisz, przy której budce było najwięcej ludzi? Zadaje mi pytanie. Ja mówię, nie wiem. Powiedz mi, nie będę strzelał. I wtedy ona odpowiada mi, przy tej budce, gdzie stali muzułmanie. Jak myślisz, dlaczego? Pyta się mnie. Ja mówię, nie wiem. Mogę się tylko domyślać. I ona mówi, dlatego, że oni jako jedyni czynili to w sposób bardzo konkretny. Albo idziesz w tą stronę, albo po tobie, mówili. Oczywiście ja to teraz parafrazuję, ale jakby w ich przesłaniu było taki rygor, taka dyscyplina, taka stanowczość, chciałoby się powiedzieć. To nie było owijanie w bawełnę, takie coś miękkiego w zasadzie. Rób co chcesz, człowieku, mamy coś, co jest godne zainteresowania, ale żyj jak chcesz. Nie było nic takiego. Oni byli bardzo przekonani o swoich racjach i robili to bardzo stanowczo. Mówiła wtedy, a wiesz, jak wyglądało to stanowisko, gdzie stali chrześcijanie? Mówi, oni bardzo miękko. Właśnie w ten sposób, zapraszając ludzi do czegoś, w zasadzie nie mówili bardzo konkretnie, stanowczo, zachowywali się bardziej jak przedstawiciel handlowy, który ma coś do zaoferowania, ale wie, że jest i też konkurencja, z którą trzeba się liczyć. Chciałbym na bazie tego fragmentu podpiąć się niejako pod przesłanie apostoła Pawła i powiedzieć swoimi własnymi słowami, że chrześcijaństwo czy wiara w Jezusa Chrystusa nie jest kolejnym straganem w świecie. To nie jest jeden z wielu straganów do wyboru. Chrześcijaństwo i wiara w zmartwychwstałego Jezusa, Bożego Syna, to nie jest oferta lub opcja spośród wielu do wyboru, choć wydaje się, że jest ludzkimi oczyma. Niemniej jednak Bóg z całą śmiałością, chcę to powiedzieć, do niczego absolutnie człowieka nie zaprasza. To nie jest jego charakter, aby zapraszać człowieka, bo nie jest przedstawicielem handlowym, a chrześcijaństwo to nie jest oferta. Jeżeli masz do czynienia z ofertą lub zaproszeniem, to ono rządzi się swoimi prawami. Zaufajmy i pozwolę sobie użyć pewnego przykładu. Jeżeli wybierzesz, powiedzmy, sieć telekomunikacyjną czy telefoniczną, powiedzmy Orange, to jakby jasnym jest, że ten, kto próbował cię przekonać na ofertę z plusa, nie będzie chodził za tobą dzień i noc i czyhał na twoje życie, aby ukarać cię za to, że śmiałeś się, czy ośmieliłeś się wybrać Orange. Oferta nie niesie za sobą żadnej kary. W sensie, jeśli wybierzesz inną ofertę, to ta przeciwna oferta nie ukaże cię w żaden sposób. Nie pozbawi cię ewentualnie jakichś tam przywilejów czy czegoś. Ponieważ to jest wolny rynek, w którym żyjemy. Mnóstwo jest ofert, mnóstwo jest zaproszeń. Dostajemy zaproszenia średnio raz w miesiącu na jakieś przedstawienie jakiegoś produktu. Nie korzystamy z tego, czy czekają na ciebie jakieś konsekwencje
w związku z tym, że ktoś cię zaprosił na jakieś przedstawienie handlowe jakiegoś najnowszego miksera kuchennego albo najnowszego jakiegoś sprzętu AGD, i oferując ci już nawet, czy udowadniając, że już wygrałeś ich 100 po drodze, tylko przyjdź i odbierz. Nie ma nic takiego. Nikt jakby nie czyha na ciebie, żeby wyegzekwować od ciebie, czy dać ci karę, czy ukarać cię za to, że nie wybrałeś tego, co ci było oferowane. Chcę zatem powiedzieć, że jest to twój wolny wybór w świecie, w którym masz prawo wyboru bez konsekwencji. Tak działają oferty i zaproszenia. Ale chrześcijaństwo w moim przekonaniu nie jest ofertą, a Bóg nie jest marnym przedstawicielem handlowym, który robi co może usilnie, aby tylko zainteresować cię chrześcijaństwem. Powiem więcej. Na podstawie fragmentu, w którym apostoł Paweł wyraził się bardzo precyzyjnie i jasno, Bóg wzywa wszystkich wszędzie do opamiętania. Innymi słowy, porzucenie bezbożności i wiara w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa nie jest ofertą, ale jest odpowiedzialnością każdej jednej istoty ludzkiej przed Bogiem, Stwórcą Wszechświata. Jest to odpowiedzialność. Dlaczego? Dlatego, że mówi apostoł Paweł wyraźnie. Dlatego, że Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sądził całą ludzkość. To niczym nie przypomina ofertę, zaproszenie. To raczej niesie znamiona wymagania wobec człowieka. Oczekiwania, wymagania, niejako prawa Bożego, jeśli można to tak nazwać, obowiązku człowieka, odpowiedzialności człowieka, po pierwsze do opamiętania, po drugie do wiary w Jezusa, podążania za Nim. Kochani, skupmy przez chwilkę naszą uwagę na tym, jakie było tło tego całego tekstu. Ja za jakiś czas wrócę do wydarzeń w Berei, niemniej jednak na chwilkę skupimy się na Atenach. Apostoł Paweł w swojej wędrówce i posłuszeństwie swojemu powołaniu, które otrzymał od Pana, znajduje się w końcu w centrum kultury, wierzeń, obyczajów, newsów i informacji ówczesnego świata. Ateńska agora, czy rynek, czy to miejsce centralne, było swoistym Facebookiem, YouTube'em i mediami społecznościowymi dzisiejszych czasów. Tak to wyglądało. Tam ścierały się wszystkie poglądy, wszystkie idee, wszystkie newsy, wszystkie nowinki. Tam to miejsce wrzało od rozmów, od spierania się, od plotkowania, opowiadania o tym, co działo się tam, co tu się dzieje i tak dalej. To było centrum jakby wszystkiego, baza danych tego, co się dzieje na świecie. I apostoł Paweł znajduje się w pewnym momencie w samym centrum, w miejscu, gdzie, można powiedzieć, mieszają się wszystkie ideologie cywilizowanego świata albo znanego świata, ówczesnego świata. Kochani, filozofia bardzo prężnie w tamtych czasach działała i ścierała się z religią, albo można powiedzieć z pobożnością. I na porządku dziennym były rozmowy filozoficzno-religijne o istnieniu, o bycie, o wyższym bycie. Pozwolę sobie nakreślić pewne choćby tło religijne Greków, którzy mieszkali wówczas w tamtym miejscu. Religijność i wierzenia były tak sprzeczne z tym, co apostoł Paweł przyniósł w tym momencie. I zauważcie, co powiedział apostoł Paweł. To, czego nie znacie, ja chcę wam zwiastować. Boga, którego nie znacie. Innymi słowy, to, co mówi apostoł Paweł, apostoł Paweł ma na myśli jakby to, że on przyniósł coś, co jest absolutnie niepodobne do tego, w czym oni tkwią do tej pory. I zaraz pozwolę sobie jakby udowodnić, czemu tak jasno i konkretnie apostoł Paweł się wyraził o nieznanym dla nich Bogu, który nie jest absolutnie podobny do całej reszty bóstw, które oni czcili. Ludzie próbowali
tak naprawdę wypracować sposób na szlachetne życie, zrozumienie rzeczywistości przez pryzmat swojej własnej natury, ziemskiego życia, swoich doświadczeń i próbowali, i zaraz o tym powiem dokładniej, przypisać cechy ludzkim, cechom ludzkim, a więc życia mojego, naszego życia, sprawy boskie, usprawiedliwiając tym samym swoje niecne czyny. Pozwolę sobie zacytować słowa jednego z ojców Kościoła, który zacytował z kolei Cycerona, pisarza, który napisał o Homerze, który z kolei znamy ze szkoły, zajmował się mitologią i wierzeniami, pisał różne rzeczy. I tak oto pisali Augustyn, Cyceron, pisali o Homerze. Zmyślał to Homer, napisali. Ludzkie sprawy do świata bogów przenosił. Posłuchajcie wyraźnie, bo to jest naprawdę mądre, co akurat to jest mądre, co napisał, co piszą. Zmyślał to Homer, ludzkie sprawy do świata bogów przenosił. O czemuż nieboskie do nas? Może należałoby powiedzieć, mówi dalej Cyceron, może należałoby powiedzieć raczej, że łajdakom przyznawał cechy boskie, aby ich czynów nie uważano za łajdactwa. I aby każdy, kto tak postępuje, wydawał się nie naśladowcą ludzi występnych, ale niebiańskich bogów. Bardzo mądre spostrzeżenie. Pozwolę sobie to przenieść na nasz tutaj język, aby to nieco prościej wyjaśnić. Mitologia w swojej całej treści zawierała historię bóstw greckich, które praktycznie niczym się nie odróżniały od ludzkich istot, poza tym, że posiadały jakieś nadprzyrodzone moce. Tak czytamy o Zeusie, o Atenie, o innych bóstwach, które ze sobą się sprzeczają, kłócą, oszukują, podchodzą, kombinują, zdradzają, współżyją jedni z innymi, wydają dziwne potomstwo, zabijają te potomstwo i tak dalej, i tak dalej. Kradną, wyszarpują i tym się zajmują bóstwa greckie. I teraz po co to uczyniono? Cyceron pisze, właśnie po to, aby ludzie, którzy czytają tę mitologię i zapoznają się z tymi wierzeniami i robią dokładnie to samo, myśleli sobie w swoich sercach, a skoro oni to robią, to nie jest ze mną tak źle, bo ja się tak nie zachowuję, albo przynajmniej nie tak jak oni. No ale trzeba im cześć oddać i tak dalej, i tak dalej. Kochani, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mitologia grecka czy bóstwa greckie nie wzywają w żaden sposób człowieka do opamiętania i do świętego życia. Tam nie ma takiego przesłania. Nie ma jakby niebiańskiego poselstwa czy niebiańskiego oczekiwania względem człowieka, że masz żyć świętym życiem. Nie. Tam jest to desperackie i chełpliwe, wręcz pyszne oczekiwanie tych demonicznych bóstw do tego, aby to mi oddano chwałę, a nie drugiemu Bogu. Tam jest niegodziwość w niebie, jest bezbożność, jeśli można to tak nazwać, w tym greckim niebie, czy na greckim Olimpie, jeśli będąc bardziej precyzyjnym. I apostoł Paweł wchodzi w centrum tej kultury i spróbujmy się wczuć, jakim trudem było zwiastowanie Ewangelii w takim miejscu, gdzie każde słowo prawdy biblijnej i przesłania, które on otrzymał od Jezusa Chrystusa, było absolutną sprzecznością wobec tego, w czym tkwili ci ludzie. Zupełnie czymś innym. Dlatego apostoł Paweł mówi, to co nie znacie, chcę wam zwiastować. To co jest zupełnie niepodobne. I mówi o czymś, czego nigdy wcześniej być może nie słyszeli. Bóg wzywa do czegoś człowieka i oczekuje od czegoś od człowieka. Czego? O tym już za chwilkę będę chciał powiedzieć. Kochani, dzisiaj jest to wielkie niebezpieczeństwo. Myślę, że diabeł, który i jego hordy
demoniczne uczyniły wiele, wiele, wiele starań, aby Grecję jak najbardziej zaminować, zanim tam przyjdzie któryś z apostołów posłany przez Boga. Zaminować, uczynił pole minowe, tak aby Ewangelia miała trudność w tamtym miejscu. Przygotowując ludzi na tak bezbożne wierzenia, którzy żyli bezbożnie, czynili wiele niegodziwych rzeczy i byli święcie przekonani, że całe niebo stoi za nim murem, za nimi murem, bo czynią to samo, więc my jesteśmy ich naśladowcami. Kochani, jeden z psalmów pasuje w tym momencie, aby go zacytować chyba najbardziej ze wszystkich psalmów. Psalm 50, czy pamiętacie? Pan Bóg mówi, może warto zacytować faktycznie dosłownie, nie będę próbował go z pamięci powiedzieć, abyśmy się nie pomylili. 16 wiersz psalmu 50. Do bezbożnego natomiast Bóg przemawia tak: co tobie do wyliczania moich ustaw lub powoływania się na moje przymierze? Przecież znienawidziłeś karność i odrzuciłeś butnie moje słowa. Gdy widziałeś złodzieja, bratałeś się z nim i miałeś wspólne plany z cudzołożnikami. Twoje usta służyły złej sprawie i twój język przyczyniał się do zdrady. Nie ustajesz w intrygach przeciw bratu i znieważasz syna swojej matki. Czytamy dalej. Postępowałeś tak, a ja milczałeś, a ja milczałem. I to zdanie, które tu najbardziej pasuje. Więc nabrałeś przekonania, że jestem taki jak ty. Człowiek, który nabiera przekonania, że Bóg jest taki jak człowiek, jest w błędnym przekonaniu. To jest błędne stwierdzenie. To człowiek może powiedzieć w jakimś sensie, że jesteśmy podobni do Pana, Boga. Bo Bóg nas uczynił na swoje podobieństwo. Ale nie jesteśmy w stanie dzisiaj, i myślę, że jest to błędne, mówić, że Bóg jest do nas podobny. Bóg jest istotą o wiele wyższą, zacniejszą, świętszą, potężniejszą, niepodobną do człowieka. I powiem nawet więcej, że kiedy Biblia przedstawia, że On ma stopy, że On ma ręce, że jest jak sędziwy, to wszystko są porównania pewne. Bóg jest zupełnie inną postacią. Postacią, którą nie jesteśmy w stanie nawet zgłębić. Więc myślę, że człowiek, który czyni starania, aby w jakiś sposób zaprosić Pana Boga do swojego bezbożnego życia, aby ten szedł z nim bezbożną drogą, czyni bezbożną rzecz. Jest to absolutnie niegodziwe. Bóg się tym nie interesuje. Bóg ma jasne oczekiwania. Wyraził to apostoł Paweł. Myślę, że jaśniej wyrazić się tego nie dało. W tym całym chaosie ateńskiego rynku, zgiełku, różnych informacji, nastanie w końcu cisza. Zamilknie przed nim wszelkie ciało, mówi apostoł Paweł. Bóg ześle sąd. Bóg sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat przez Jezusa Chrystusa, którego wzbudził z martwych. Kochani, ciekawe jest podejście Ateńczyków. Tak bardzo byli skupieni na tym, żeby mieć wszystko, co jest aktualne, być na czasie ze wszystkim, iż żeby czasem nie stało się tak, że coś ich ominęło, coś nowego ich ominęło, postawili sobie ołtarz nieznanemu Bogu. Tak, żeby wszystko, co nowe, co do końca niezrozumiałe, zmieściło się na tym ołtarzu. Jednak apostoł Paweł mówi to, czego nie znacie, to chcę wam zwiastować. Tak kończy apostoł Paweł, apostoł narodów, swoją wypowiedź, mówiąc o sądzie, który nadchodzi. Podając jedną z najważniejszych odpowiedzialności człowieka przed jego Stwórcą, mianowicie opamiętanie. Jeżeli mówimy o odpowiedzialności, bo chciałbym wyraźnie to powiedzieć, że chrześcijaństwo to jest odpowiedzialność każdego człowieka, bez wyjątku. Przychodzi mi na myśl teraz to, co gdzieniegdzie się głosi albo w niektórych kościołach, być może bardziej tradycyjnych, postępowych, bardziej otwartych, ekumenicznych. Głosi się wspólnego jednego Boga. Jesteśmy dziećmi jednego Boga, bez względu na to, jaką religię wyznajemy. Powiedz to apostołowi Pawłowi, który stanął w Atenach. Apostole Pawle, coż ty opowiadasz? Przecież bez względu na to, jakie posągi postawimy, wszyscy mamy jednego Boga.
Czy apostoł Paweł szedł za tą myślą? Mówi nie. Powiedz to Panu Jezusowi, mówiąc mu prosto w twarz, że kłamał. Skoro mówił, że On jest jedyną drogą do Ojca i nie ma innych. Że On jest jedyną bramą, jak to dzisiaj też już było powiedziane. Że On jest jedynym pośrednikiem. Że On jest jedynym Synem Boga. Że On jest jedyną ofiarą. Że On jest jedynym doskonałym barankiem, który został dany człowiekowi. Jak przełożyć to wierzenie we wszystko i tak naprawdę nic w konkretne, precyzyjne, stanowcze przesłanie chrześcijańskie, które wzywa każdego jednego człowieka do opamiętania i do wiary w Jezusa Chrystusa. Powiedziałbym nawet, że jeśli ktokolwiek waży się mówić w ten sposób, iż bez względu na religię, każdy coś tam swego wyznaje, ale wszyscy mają wspólnego Boga, bez względu na to, jakim szyldem z napisem chrześcijański Kościół się ten Kościół odznacza, przestał być właśnie chrześcijański w swoim zwiastowaniu, jeśli takie coś zwiastuje. Kochani, do czego więc wzywa Bóg wszystkich wszędzie na obliczu całej ziemi? Czytamy w tym tekście, że przede wszystkim wzywa wszystkich wszędzie do opamiętania. A więc każdego jednego człowieka wzywa do opamiętania, do porzucenia swojej bezbożnej drogi. Ateńczyków, którzy słyszeli wezwanie apostoła Pawła, Bóg przez jego usta wzywał do opamiętania z tej bezbożnej i szaleńczej drogi w wierzeniu tym demonicznym bóstwom, które niczym praktycznie nie różnią się od upadłej ludzkiej, nędznej natury, do nawrócenia się, do opamiętania i do wiary w Boga, który ma jasne i konkretne oczekiwania względem człowieka. Do tego wzywa Bóg wszędzie wszystkich ludzi. Aby zawrócili ze swojej ścieżki. Aby przestali hołdować swoim cielesnym żądzom. Aby przestali mieć swój własny sposób na życie bez uszanowania Bożej woli. Aby porzucili niecne rzeczy, którymi się zajmują. Aby zawrócili z tej drogi prosto do otchłani piekielnej. Aby wręcz biegli wprost w ramiona Boga, który dał Syna swego, wydał Go za nas, abyśmy mieli życie wieczne. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 14 rozdziale, 11 wierszu pisze i w zasadzie podsumowując to, o czym mówię, pisze w ten sposób. Jak żyje, mówi Pan, zegnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyzna Boga. A zatem każdy z nas za samego siebie zda sprawę przed Bogiem. A więc Bóg wzywa ludzi i niejako daje do zrozumienia, że człowiek jest odpowiedzialny za siebie. Odpowiedzialny za swoje czyny. Nie Bóg jest odpowiedzialny za nasze czyny. To my jesteśmy odpowiedzialni za nasze czyny i On sądzić nas, wszystkich ludzi, mówię generalnie, będzie. Kochani, do czego jeszcze wzywa? Do jakiego rodzaju odpowiedzialności wzywa nas ten tekst przez usta apostoła Pawła? Bardzo zastanawiającym jest to, co powiedział apostoł Paweł, iż Bóg wyznaczył wszystkim narodom czas i granice zamieszkania. Po co? Aby szukały Boga, czego może nie wyczują albo nie odnajdą. Chociaż nie jest On daleki od nikogo z nas. Apostoł Paweł mówi o tym, że każdemu człowiekowi Bóg dał pewnego rodzaju odpowiedzialność. Razem z życiem, które jest wielką odpowiedzialnością przed Bogiem, dał też polecenie, aby Go szukać. Szukać i próbować Go wyczuć. Kochani, kiedy to przekładam na moje własne życie, muszę się zgodzić z tym słowem i powiedzieć, Pan mi dał czas na tej ziemi. Dał mi też granice na tej ziemi. Dał mi miejsce, w którym jestem. Dał temu zborowi swój czas, granice funkcjonowania. Wszystko to Bóg wyznaczył. Po co? Aby Go szukać, aby Go rozpoznawać, słyszeć Jego głos, postępować według Jego woli, aby się Jego plany, Jego działania realizowały w naszym życiu. I do tego Bóg nas wzywa.
Wzywa nas do relacji z Nim, do szukania Go w swoim życiu osobistym, do wyczuwania Go na swojej ścieżce życia. Jak wygląda więc nasza modlitwa, nasze szukanie Pana Boga? Jak wygląda nasza społeczność z Panem Bogiem, moja społeczność z Panem Bogiem? Czy może na 2020 rok jest coś o wiele lepszego do postanowienia niż aby zrzucić kilka kilo albo przestać coś robić, jak to wielu ludzi dzisiaj na świecie stawia sobie postanowienia? Może jest coś bardziej wartościowszego, aby postanowić dzisiaj. Będę Go szukał. Będę chciał Go znaleźć. Jeszcze lepiej będę chciał przeżyć swoje chrześcijaństwo w 2020 roku. Poproszę Boga, aby mnie wsparł i pobłogosławił, abym był bliżej Jego osoby i aby mógł kończyć ten rok 2020, mając to przekonanie, tak zbliżyłem się do Pana w tym roku. Coś więcej mi powiedział. Jestem bliżej Niego. Mam z Nim społeczność. Może jest coś, co trzeba naprawić w swoim życiu. Właśnie w tym czasie, który Bóg nam dał, po co? Aby Go szukać i wyczuwać na naszej ścieżce życia. Kochani, tutaj warto jest wspomnieć o tym, iż nawet sytuacja, która ma miejsce na górze przemienienia, kiedy Pan Jezus przemienia się przed uczniami i kiedy pojawia się Mojżesz i Eliasz, i kiedy po rozmowie nagle znikają te dwie postaci, zostaje Pan Jezus sam. To jest pewien obraz i wielkie przesłanie, iż Bóg wzywa nas do bliskiej więzi z Jezusem Chrystusem, aby wszystkie inne wpływy, jakiekolwiek, zniknęły. Aby wszystkie inne wielkie nazwiska mogły ustąpić przed naszą osobistą więzią z Bogiem. Abyśmy w naszym chrześcijańskim życiu mieli solidny fundament, jakim jest Jezus Chrystus. Zauważcie, Mojżesz i Eliasz to były naprawdę wielkie ikony żydowskiej religii. Mojżesz jako prawodawca albo pośrednik pomiędzy Bogiem a ludem, który przekazał prawo Boże. Eliasz, który jest z kolei zwiastunem sądu, konsekwencji sądu. I największy prorok, jeden z największych proroków. Ustępują, znikają, pozostaje Jezus jako ten, który jest pełnym objawieniem Boga. Co z kolei uczy nas, aby podporządkować się, ulec, zaufać, zbliżyć się, postawić sobie jedyny fundament w swoim chrześcijańskim życiu, to jest Jezus Chrystus, Boży Syn. Nie bez powodu otwiera się niebo nad ludźmi i mówi: Bóg Ojciec z góry, to jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Innymi słowy, w Niego się wsłuchuj. Bądź Mu posłuszny. On ma coś do powiedzenia, co jest ważne i nad czym ja kładę swoją rękę. I tak jakby Bóg chciał powiedzieć. Jeśli ktoś praktykuje modlitwę o wczesnym poranku, zanim jeszcze świt nastanie, to szybko się zorientuje, że kiedy wstaje słońce, to znikają gwiazdy. To jest pewna lekcja. Jeśli ludzie fascynują się nazwiskami i jeśli całą swoją duchowość pokładają w jakimś nazwisku, które stało się już jakby chrześcijańskim celebrytem albo coś w tym stylu, to chcę powiedzieć dzisiaj, że być może jeśli człowiek ciągle fascynuje się człowiekiem, to jeszcze Chrystus nie zajaśniał nad tym człowiekiem. Bo kiedy wstaje i jaśnieje Chrystus, to wszystkie gwiazdy znikają. Muszą ustąpić. O tym będziemy mówić, kiedy będę mówił o Janie Chrzcicielu, jak niezwykle ta zasada pracuje w życiu Jana Chrzciciela. Człowieka, który po ludzku rozumując, mógłby wyżyny zdobywać jeszcze przy boku Panu Jezusa jako Jego uczeń. Ale ustępuje, jakby gaśnie na naszych oczach ta wielka postać biblijna. To jest pewna lekcja. Kochani, ale wracając do wydarzeń w Berei, Bóg jeszcze wzywa nas do czegoś i tutaj bardzo chcę to mocno zaakcentować. Bo jestem naprawdę, można powiedzieć, czuję się wzburzony.
Jak apostoł Paweł, kiedy stanął na, widząc te bałwochwalstwo w Atenach. I ja czuję wzburzenie. Na czym polega to wzburzenie? Czuję wzburzenie z powodu tego, że przez około 2000 lat chrześcijaństwa nie zapominaliśmy jakoś o tym, że trzeba walczyć o wiarę przekazaną raz na zawsze świętym. Że to jest bój, a wiarę, o czym mówię, o doktryny, o prawdę Słowa Bożego. Że jesteśmy wręcz napominani przez Słowo, przez Nowy Testament, aby sprawdzać rzeczy, aby nie każdemu duchowi wierzyć, ale badać duchy. Apostoł Jan, kiedy mówi duchy, mówi o osobistościach, o osobach. A więc badać człowieka, który zwiastuje, oceniać, czy tak się rzeczy mają jak Berejczycy, badać to wszystko w kontekście Słowa Bożego, aby usilnie dbać o coś, czym jest rozeznawanie duchów. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus mu powiedział wyraźnie, że wystąpi wiele fałszywych proroków, wiele fałszywych nauczycieli, wiele fałszerstw. I jeśli przez 2000 lat praktycznie ojcowie Kościoła, reformatorzy na śmierć i życie walczyli o prawdę Bożego Słowa, to dlaczego w dzisiejszych czasach robi się jakby pewien zwrot, że musimy być na wszystko otwarci, a jeśli ktoś już sprawdza i rozeznaje, to się zamyka na Ducha Świętego, jest strażakiem, który gasi Ducha Świętego, takie obraźliwe słowa również padają. Dlaczego? Skoro cała historia chrześcijaństwa pokazuje nam, jak wielki jest to bój i jak wiele powinniśmy włożyć wysiłku w to, aby pilnować prawdy Bożego Słowa. Nowy Testament i w zasadzie praktycznie większość listów Nowego Testamentu została napisana w tym celu, by pilnować prawdy i skonfrontować pewne fałszywe rzeczy, które się próbowały dostać do Kościoła. Berejczycy byli szlachetniejsi. Oni nie otwierali się na wszystkie nowinki. Nie ulegali presji, aby otwierać się na wszystko i wszystko nazywać Duchem Świętym. Nie. Oni byli świadomi, choć oczywiście to byli Żydzi, wierzyli po żydowsku, ale mieli szlachetną postawę. Badali. I z tego badania wynikło, że otworzyli się na Słowo Boże. Ja jestem pełen pragnienia Ducha Świętego w moim życiu. Pełen. Ale wiem, że Duch Święty też obfituje w człowieku wtedy, kiedy daje dar rozeznawania. Jest to Jego dar. Trzeźwość, czujność, ten dar również jest obfitością Ducha Świętego, a w każdym przejawia się inaczej. Więc nie możemy stronić od tego rodzaju również i posługi. W innym miejscu przecież apostoł Paweł mówi, wszystkiego doświadczajcie, dobrego się trzymajcie. To nie znaczy, że ja wszystko mam łykać. Każdy napój i każde pożywienie. To nie jest ten charakter tego słowa. Wszystkiego doświadczajcie, to innymi słowy, wszystko badajcie. Wszystko rozeznawajcie, doświadczajcie wszystko. Ale trzymajcie się tylko tego, co dobre. Na tym polega to słowo, czy to, taki jest wydźwięk tego polecenia apostoła Pawła. A więc Nowy Testament z całą powagą. Ci, którzy badają historię Kościoła, wiedzą, że pierwsze wieki, drugi, trzeci, czwarty, piąty, to są naprawdę wielkie kontrowersje w Kościele. Solidne kontrowersje i herezje, które próbowały przerzedzać Kościół. I naprawdę ludzie, którzy stali przy Bogu, naprawdę pocili się i zmagali z tego rodzaju rzeczami. I gdyby wtedy ktoś powiedział, słuchajcie, weźcie, darujcie sobie to wszystko, otwórzcie się przecież na to wszystko. To dzisiaj nie byłoby nas. Może. Nie można gdybać w świecie, gdzie Bóg jest Panem, ale gdyby nie ich świadomość odpowiedzialności, jaką Bóg nam dał ludziom, którym powiedział, że nie walczymy z człowiekiem przecież, ale z ideami, z poglądami, z myślą, z wierzeniami, z tym walczymy. Skoro jesteś odpowiedzialny, jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie, przede wszystkim, aby opamiętać się przed Bogiem
I to nie jest słowo tylko i wyłącznie do pogan, którzy tam wówczas mieli swoje bóstwa. Myślę, że Bóg wzywa wszędzie wszystkich, jak jest napisane. Również tych, którzy już należą do Niego, a którzy ciągle gdzieś tam zmagają się z pewnymi rzeczami, a może jeszcze nie odrzucili pewnych spraw. Chcę powiedzieć, że Bóg wzywa mnie i ciebie ustawicznie do opamiętania. Do opamiętania. Niejako, aby trwać w tym opamiętaniu. Nie tak, że ja się raz opamiętałem i więcej nie muszę. Uważam, że jest to pewien owoc chrześcijańskiego, prawdziwego, odrodzonego życia i dowód na prawdziwe zbawienie w człowieku, iż ta pokuta jakby towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Że kiedy zachodzą różne rzeczy, ja wiem, co to znaczy pokutować. Znowu opamiętać się, zawrócić ze swojej ścieżki. Skoro jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie przed Bogiem, to odpowiedzmy Mu, kiedy nas wzywa do opamiętania, wiary, posłuszeństwa, szukania Go i znajdowania oraz badania i oceniania wszystkiego, dlatego że odpowiemy przed Nim za swoje życie. Listy do zborów w Księdze Objawienia wyraźnie wspominają oczekiwanie Pana i głowy Kościoła wobec Kościoła. Tam wyraźnie jest wyraźne oczekiwanie i egzekwowanie wypełniania tej odpowiedzialności, szczególnie oceniania, osądzania spraw i odsuwania pewnych rzeczy. Chociażby prorokini Jezebel, Nikolaici, ci, którzy zaufali nauce Balaama i tak dalej, w tych listach jest wyraźnie to napisane. A więc jesteśmy przed Bogiem odpowiedzialni. Odpowiedzialni za to, aby w 2020 roku trwać przy prawdzie, bronić prawdy, stać mocno murem na śmierć i życie za prawdą Bożego Słowa. Aby wytrwać w prawdzie do samego końca, wiernie przy Jezusie i przy Jego Słowie. Bo odpowiedzialność przed Bogiem to cecha, której solidnym fundamentem jest właściwa świadomość, po pierwsze posiadanych obowiązków, to wiemy z lektury Bożego Słowa, ale także konsekwencji niewypełnienia obowiązków lub umiejętność oceniania tego ryzyka, co też może się wydarzyć, jeśli ja mojej odpowiedzialności nie będę wykonywał. A być odpowiedzialnym to przy całej tej świadomości wypełnianie swoich obowiązków. I nie balansowanie na krawędzi z wyżej wymienionym ryzykiem. Kochani, ja chcę być odpowiedzialny w tym 2020 roku. Pomimo różnych rzeczy, chcę być odpowiedzialny, konsekwentny i stanowczy. Stanowczo stać przy prawdzie. Kocham Pana, chcę Mu służyć, kocham Ducha Świętego, chcę być na Niego otwarty, ale wiem, że ten Duch Święty wzywa mnie do prawdy i obrony prawdy. Bycia w prawdzie, bo On jest Duchem Prawdy, jest napisane w Nowym Testamencie. Duch prawdy, Duch Święty. Więc bądźmy odpowiedzialni w tym roku, 2020. Przede wszystkim, jeśli jest coś, co wymaga porzucenia, to nie strońmy przed tym, ale porzućmy to. Może to jest właśnie ten czas, w który trzeba coś odrzucić. Gdzie ja dam pewien przykład. Kiedy dzieje się zawierucha, na sam koniec, to jest ostatnia myśl. Kiedy dzieje się pewna zawierucha w życiu człowieka i różne rzeczy się dzieją, jakieś zamieszanie i zastanawiasz się, co jest nie tak, co cię tak dręczy, męczy, co jest ciężarem, to przypomnij sobie taki obraz. Chciałbym go jakby zadedykować dzisiaj nam, bo on mi towarzyszył. Kiedy czytałem kiedyś w którymś momencie o apostole Pawle, który płynął na statku i ten statek zaczął przeżywać zawieruchę. Zaczęły fale wzbierać, wiatr wzbierać, sztorm. Zdawało się, że zginą. Wiecie, ten statek coś mi pokazał, albo zachowanie na tym statku coś mi pokazało. Czy wiecie, co się robi ze statkiem, albo co się robi w tym momencie, kiedy nadchodzi sztorm, aby ten statek jakoś się ostał i dopiął swego, albo dobrnął jakoś tam do jakiegoś celu? Wyrzuca się balast za burtę. Czyli robi się swego rodzaju ocenę samego siebie. Tego, co mam, mojego wyposażenia, tego, czym jestem otoczony. I nagle okazuje się, że rzeczy, które noszę w swoim życiu, wcale nie są takie ważne w obliczu tej zawieruchy.
I może wtedy warto je wyrzucić za burtę i być nieco lżejszym w swoim postępowaniu dalej naprzód, aby wytrwać. Kiedy swego rodzaju ja jakiś czas temu przeżywałem taki dosyć solidny ciężar, stwierdziłem, że zbyt często karmię się albo patrzę na rzeczy, które czynią jakieś zamieszanie w moim wnętrzu. I mówię tutaj o tym ateńskim rynku i o tej ateńskiej agorze, gdzie mnóstwo jest wieści, zamieszania, nowinek. Mianowicie w moim przypadku to był Facebook. Jak wiele rzeczy przychodziło przez mój umysł, oczy, jak wiele informacji, jak wiele treści z przeciwstawnych biegunów. Niektóre w sposób niezamierzony były nie do końca właściwe, umieszczone przez jakichś znajomych ze świata, dla których nie ma granic w tym, co umieszczają, i to przemykało przez moje oczy, a niektóre oczywiście czyste rzeczy, godne, miłe. I takie zamieszanie, wiecie, tu coś dobrego, tu coś złego, tu coś dobrego i złego, i nagle okazuje się po czasie, że jest taki ciężar w umyśle, taki jakieś zamieszanie w umyśle, i stwierdziłem tak. I uważam, podsumowując swój rok 2019, w moim odniesieniu, w moim przypadku, nikogo nie zachęcam do tego, najlepszą decyzją w 2019 roku, jaką mogłem podjąć, to nacisnąć guzik wyłącz. Wyłącz. Usunąć tego rodzaju źródło informacji w moim. W moim przypadku to stało się takim usunięciem balastu. Balastu, który na nowo pozwolił mi gdzieś tam zyskać pokój, taką czystość umysłu, nie będąc znowu obciążonym różnymi kontrowersjami, informacjami. I poczułem się troszkę jakby zwolniony, żeby płynąć dalej w tym szalonym świecie wzburzonym, który dalej gdzieś tam grzmi i funkcjonuje wokół nas. Może to jest jakaś zachęta do pewnego rodzaju weryfikacji, czy czasem i my nie jesteśmy gdzieś tam obciążani czymś. Jeśli tak jest, to nie wahaj się zrobić pewnych ruchów, aby wyrzucić balast. Balast, który ciąży na tobie. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za nasze życie. Kochani, zostańmy z Bogiem. Błogosławię was. Ja dziękuję za uwagę, za to, że chcieli wysłuchać mnie dzisiaj. A tak już oddaję głos pastorowi, który zakończy nabożeństwo.